Mam na imię Karolina, mam 25 lat, jestem studentką socjologii i jedną z polskich honorary reporters dla Koreanet. O konkursie o Samulnori dowiedziałam się z social mediów CKK, bo staram się właśnie być na bieżąco z ich aktualizacjami. Z Samulnori również miałam troszeczkę wcześniej styczność, tam trochę coś w internecie się wcześniej widziało, no bo nie z samym K-popem człowiek żyje. I miałam też okazję zobaczyć występ Samulnori na żywo w Teatrze Narodowym w Polsce. A co do samego konkursu, to przede wszystkim pozwolił mi dowiedzieć się trochę więcej właśnie o samym tym rodzaju, tym gatunku muzycznym. I najbardziej zaciekawiło mi właśnie to, jak każdy poszczególny instrument ma swoją własną rolę w tworzeniu tej muzyki. Nazywam się Katarzyna Maruszewska, mam 24 lata. O konkursie Samulnori dowiedziałam się w ten sposób, że po prostu staram się śledzić media społecznościowe Centrum Kultury Koreańskiej i zobaczyłam pewnego dnia na Facebooku post, który właśnie ogłaszał ten konkurs i przed tym niezbyt wiele wiedziałam o muzyce tradycyjnej. Jedynie mogłam w niektórych występach zespołu BTS zauważyć jakieś właśnie wpływy tej muzyki tradycyjnej, ale jednak nie miałam żadnej szerszej wiedzy na jej temat. I dzięki właśnie temu konkursowi mogłam się zdecydowanie więcej rzeczy dowiedzieć. Nazywam się Natalia Peźlek i studiuję koreanistykę na Uniwersytecie Warszawskim na pierwszym roku. A o konkursie dowiedziałam się i ze strony CKK i od koleżanki. Wcześniej miałam z Samulnori styczność na wykładach ze sztuki Korei. I dzięki konkursowi na pewno dowiedziałam się jeszcze więcej o Samulnori, bardziej szczegółowych i interesujących rzeczy. Więc było, myślę, że bardzo poszerzyło to moją wiedzę i było bardzo przydatne. Tak, nazywam się Diana Kempa i studiuję na drugim roku filologii koreańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tak się składa, że na naszym uniwersytecie jest działające koło, grające właśnie Samulnori, które bardzo serdecznie pozdrawiam w tym momencie. Bardzo mnie zaciekawiła symbolika każdego z instrumentów i jak odnosi się do przyrody. Dzień dobry, nazywam się Joanna Kołeczko i jestem studentką trzeciego roku koreanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, a także w tym roku skończyłam szkołę muzyczną drugiego stopnia na śpiewie. Mieliśmy teraz okazję bardzo miłą nauczyć się grać na kilku instrumentach koreańskich, w tym bębnie dziangu, gongu ching, a także małym gongu kuengari. Dla mnie jest to dodatkowa okazja pogrania na przedmiocie mojej pracy licencjackiej, ponieważ piszę pracę o tradycyjnych instrumentach koreańskich.